Witam Was w kolejnym filmiku. Świnki teraz są na wybiegu, a ja dzisiaj nagram dla Was film pod tytułem Wszystkie rzeczy moich świnek. I oczywiście zapraszamy Was do oglądania razem z Melą i Lusią. Na początek pokażę Wam wyposażenie klatki. W klatce świnki mają domek kwadratowy, legowisko, kanapę oraz paśnik. Wszystkie te akcesoria są ze sklepu internetowego Ukraina Tuptusia. Oczywiście mają też poidełko, kuwetę, matę łazienkową, a pod tym mają plet, dwie miseczki oraz zabawkę, marchewkę do gryzienia. I to jest całe wyposażenie klatki. Teraz przejdziemy do innych rzeczy, które mam dla świnek, a mam ich naprawdę całkiem sporo. A w tle Maja bawi się pluszakiem. To jest podłoże, jakie używam dla świnek. Takie samo jest w sklepie dostępne dla kotów, pelet i taki sam dla gryzoni. Tu nawet widzicie, jest narysowane. Mam jeszcze dodatkowo, i czasami jest tutaj świnką, ściółkę z The Natural Pet Brand. Na przykład, żeby pelet nie uszkadzał im łapek. I potem chodzą, no bo wiadomo, pelet nie jest taki mięciutki. No to czasami im daje do kuwety też trochę tej ściółki, która jest naprawdę bardzo miękka. Stara kuweta Meli, ponieważ przez pierwsze pół roku miałam jedną świnkę. No i na początku kupiłam małą kuwetę, bo taka wystarczała, tym bardziej, że kiedy miałam Melcie, to ona była jeszcze bardzo malutka i nie potrzebowała dużej kuwety. Teraz Wam pokażę domki drewniane. To jest domek Meli, to jest jej drugi domek, bo to był pierwszy domek Meli. Jest drugi. Ona bardzo obgryza te domki i ja nawet myślałam, żeby sprzedać te domki, tylko zastanawiam się, czy ktoś kupi, skoro one są jednak zniszczone. To jest domek Lusi. Pierwszy domek Lusi, napis smacznego, spaśniczek, i ten domek nie jest akurat zniszczony. I zastanawiam się, czy tego domku nie dać na działkę świnkom nie zawieść, bo tam może dziewczyny będą miały wybiegi i po prostu będą korzystały z tego domku na działce. I to jest jeszcze domek duży, ale fajnie, bo on jest składany. Więc myślę, że jeszcze mi się przyda. Więc to są same domki drewniane. Jeszcze mam dry bed, którego używałam dla Lusi, jak jeszcze na początku była osobna od Meli, zanim je ze sobą zapoznałam. Ale ten dry bed jest za mały do mojej klatki, dlatego go nie używam. Moje pozostałe dwa domki materiałowe. Ten domek jest duży akurat dla dwóch świnek. I mniejszy domek, bardziej wielkanocny. Dziewczyny jednak u mnie niszczą te domki materiałowe. Na przykład tutaj ugryzły trochę ucho, że opada. No i wiadomo, też wychodzą, więc brudzą. Bo one uwielbiają też leżeć na domkach. Transporter dla świnek. Z tym, że ja go kupiłam, kiedy miałam jedną świnkę. I nie wiem, wydaje mi się, że raczej tak jak próbowałam, to Lusia nie bardzo się zmieści do tego transportera. I to jest bardziej transporter na jedną świnkę. Mam wiele kocyków. To jest mata nieprzemakalna. A resztę to są kocyki na wybieg poza klatką. Jeszcze mam właściwie więcej kocyków, ponieważ wcześniej też dla chomików używałam takich kocyków, jakim robiłam wybieg w domu. No a teraz nie mam chomiczków, więc wszystko przejęły świnki. Zapomniałam Wam pokazać świąteczny domek dla świnki. Jeszcze mam drewniane paśniki. To jest pierwszy paśnik Melci, a to chyba drugi. Uwaga, na której ważę prosiaki. Jeszcze znalazłam koszyczek. W nim była pisanka do gryzienia dla świnek. Materiałowe paśniki.
Te dwa są od łapką szyte handmade. To jest paśnik od prosiaczkowy domek. A ten nie pamiętam z jakiej jest firmy. O, tu macie firmę. Teraz wam pokażę legowiska. I dwie malutkie podusie. To jest legowisko wersja świąteczna. No, taka bardziej zimowa. Też w zestawie hamaczek. Właściwie to jest jedyny hamak, jaki mają świnki. To jest wymienna podusia tak naprawdę do domku tego z uszkami króliczymi, którego wam wcześniej pokazywałam. Kolejne legowisko to był zestaw razem z tym paśnikiem. I tu jeszcze mam legowisko w kształcie marchewki, ale muszę je uprać. I też duży, właśnie bardzo fajny, zobaczcie jaki duży, duża podusia, skrajny tuptusia. Nie przejdziemy do akcesoriów pielęgnacyjnych. Tu jeszcze znalazłam malutki paśnik w kształcie kuli, którego nigdy jeszcze nie używałam. Ale kupiłam go z myślą o jakichś wyjazdach, jak będę miała gdzieś, będę musiała zabrać świnki, jak gdzieś z nim jechać. No to żeby nie pakować dużych rzeczy, no to taki paśnik zajmie mało miejsca. Rzeczy pielęgnacyjne do czyszczenia klatki. Szampon suchy do mycia zwierzaków. Chociaż jeszcze nigdy świnek nie myłam. Oczywiście łopatki do sprzątania w klatce. A tu mam szczotki do czesania świnek oraz nożyczki do obcinania pazurków. Jak wiecie, mam świnkę długowłosą, dlatego mam też dla niej różne akcesoria do włosów, do futerka. Ale oczywiście wykorzystuję je głównie tylko do zdjęć, nie tak na co dzień. Dwie zapasowe miseczki. Teraz wam pokażę zabawki moich świnek. Strixie, zestaw Strixie dwóch rzodkiewek. Drewniana gruszka. Też jest Strixie kukurydza i była też marchewka. Tu mamy też jedną marchewkę drewnianą. Zabawka edukacyjna dla świnek i królików. Znaczy ogólnie dla gryzoni. W tym pojemniku mam różne jeszcze zabawki dla prosiaków. Pluszowy smok z Krakowa. Z gredek pluszowy. Kula smakula na przysmaki. Drewniany buraczek. Truskawka. Jabłuszko drewniane. Arbuz drewniany oraz banan. I jeszcze drewniana marchewka. A to jest gryzak, ten go naprawdę do gryzienia, ale świnki już go nie chcą jeść. Ich zabaweczki trzymam w pudełeczku. Ja właśnie w tej komodzie mam szafkę na akcesoria dla świnek, a w tej szafce mam spiżarnię moich prosiaków. Jeszcze posiadam wybiegi. Wybieg Strixie z otwieranymi drzwiczkami. Planuję go zawieźć na działkę. Oraz jeszcze mam dwa wybiegi, które miałam dla chomików. No ale teraz je będę wykorzystywać dla świnek. Chociaż oczywiście ja będę te wybiegi wykorzystywać głównie na zewnątrz, ponieważ w domu ja po prostu zostawiam świnki na całym pokoju, one mogą sobie chodzić. Więc nie robię takich wybiegów, że je ogradzam, tylko chodzą sobie po całym pokoju. A to jest spiżarnia moich świnek. Zacznę może od rzeczy w opakowaniach. Chipsy brzozowe z hamsteak o smaku marchewki. Karma z Vitapol z serii Vita Herbal. Bezzbożowa. Suszone jabłuszka. Żile topinamburu. Mniszek lekarski z Vitapol. Z Vitapol kwiat nagietka. Ziele owsa z Allegi. I teraz ze smakołyków, właściwie nie wiem, czy mogę to nazwać smakołykami.
mamy z Vita Herbal gałązki warzywno-ziołowe z Vitapol. Do gryzienia mamy korzeń mniszka, to jest ulubiony gryzaczek moich świnek. Groszek gnieciony to ulubiony przysmak świnek. Gałązki jabłoni z Herbal Pets. Topinambur. Gałązki leszczyny zwykłe, bez niczego, bez żadnych dodatków. Marchewka Superfood. Kolby babcina grządka, te jeszcze moje świnki nie testowały. Kolba z czerwonych warzyw, jedne już świnki zjadły i bardzo mi smakuje. Te kolby są bez cukru oraz bez zbóż. I mam dwie paczki korzenia cykorii. Jeszcze świnki nie testowały, więc jestem ciekawa, jak im posmakuje. Muszę im właśnie niektórego otworzyć i dać, więc może nagram wam jakiś testerek na którymś z dalszych filmików. Następnie mamy jeszcze mieszankę Duo Snack Mix łąkę ziołową dla świnek morskich oraz Duo Snack Mix łąka kwiatowa dla królików i gryzoni. Karma Versa Laga Complete oraz sianko. Sianko z Vitapol, moje ulubione sianko moich świnek, również sianko z Vitapol oraz sianko rumiankowe z Herbal Pets. Tak się prezentuje cała spiżarnia. A ja już będę kończyć dzisiejszy filmik. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych. Wszystko się mieści na tych dwóch półkach, jeszcze właściwie na samym dole mam tam podłoża.